bracia i siostry. Trzecia niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości, bo to Jan Chrzciciel wespół z poprzedzającymi go prorokami mówi już wprost o nadejściu Mesjasza. Zapowiada przyjście tego, który jest spełnieniem ludzkich tęsknot, wypełnieniem Bożej obietnicy i jednocześnie dla nas jest nadzieją. Każdy z nas zadaje sobie, a przynajmniej powinien zadawać pytania o sens życia, o sposób życia, o receptę na świętość. I nie tę świętość pojmowaną jako życie za klasztornym murem, czy też odizolowaną od społeczeństwa, ale tę świętość na co dzień, którą wykuwamy w tej szarej codzienności, aby stawać się i być po prostu dobrym człowiekiem. Jak łatwo to powiedzieć, dobrym człowiekiem. Co znaczy odnaleźć się w tej życiowej pielgrzymce, w tym ludzkim adwencie, aby mieć pewność, że to życie jest drogą, która nie prowadzi do nikąd. Wręcz przeciwnie, że jest ukierunkowane na spotkanie z kimś. To życie tutaj na ziemi, wielcy tego świata, filozofowie, tęgie umysły, postrzegali w sposób bardzo odmienny. Heidegger mówił o bytowaniu na ziemi jako żywieniu czy pasieniu istnienia. Bertrand Russell, widząc, jakie krzywdy i ciężki los człowieczy, mówił o przekleństwie istnienia. A Czechow z właściwym sobie upodobaniem powiedział, że życie to jest złośliwa ironia i urągania. Pytamy więc, czym jest to nasze adwentowe oczekiwanie i jak rozumieć tę drogę, którą nazywamy życiem? Święty Franciszek Salezy znany był w świecie przede wszystkim ze swoich dzieł ascetycznych. Jak się umartwiać, jak żyć w stosunku do Ewangelii, aby osiągnąć doskonałość. Znamy jego rewelacyjne dzieło Filotea. Ale szerzył także zasady życia wewnętrznego i dążenie do doskonałości nie dla osób duchownych, ale przede wszystkim dla ludzi świeckich. Był rozchwytywanym kaznodzieją, spowiednikiem i kierownikiem duchowym. I pewnego razu przyszła do niego pobożna niewiasta, pytając, co mamy robić, aby zostać świętym. Spodziewała się długich i poważnych rozważań, precyzyjnych wskazówek, nadzwyczajnych i wyjątkowych ćwiczeń ascetycznych i umarli. Tymczasem Święty Franciszek Salezy powiedział im prosto linijnie, niech Pani uważa, aby na przyszłość ciszej zamykać drzwi. Ta anegdota pokazuje ogromne zainteresowanie człowieka wskazaniami moralnymi, jak żyć, aby zostać dobrym i doskonałym. Ale jednocześnie pokazuje, że świętość nie jest czymś odległym. Wręcz przeciwnie, jest budowaniem swojego postępowania i życia tu i teraz. I nawet choć wydaje nam się, że niektóre czyny są tak banalne i prozaiczne, to prowadzą one do doskonałości, do wewnętrznej harmonii między ludźmi, a to daje możliwość odniesienia się do Boga. Tak samo było z pytaniem, z którym zwracały się tłumy do Jana Chrzciciela. Cóż więc mamy czynić? Z
Spodziewali się wielkich czynów, być może magii i cudów, a On pokazał na Tego, który przyjdzie, udzielając najpierw chrztu z wody. Wiemy, że według rytuału żydowskiego był to tak zwany chrzest obmycia, zewnętrzna oblucja, która czyniąc człowieka fizycznie czystym, miała usposobić go do przyjęcia duchowej treści. I zapowiada Chrystusa nad Jordanem, który będzie chrzcił już nie wodą, ale duchem. Mówi o tym, który ma nadejść i ma mieć władzę nad ludzkim wnętrzem. Jednocześnie ukazuje, że całe prawo Starego Testamentu będzie należało do tego obiecanego Mesjasza. I pada tu bardzo ciekawa myśl, która nawiązuje do starożytnych zwyczajów żydowskich. Nie jestem godzien temu, który przyjdzie rozwiązać rzemyka u sandałów. Rozwiązanie rzemienia u sandałów oznaczało pokorę, poddanie się, jednocześnie uznanie władztwa. Dotyczyło to tak zwanego prawa lewiratu, a więc gdy umierał mąż jednej żony, należało ją wziąć za żonę przez jego brata lub najbliższego członka rodziny. Ale można było wykupić tę kobietę. I wtedy pojawiał się problem tak zwanego sandału. I jeżeli ten, któremu należała się żona, pozwolił sobie publicznie rozwiązać rzemień u sandału, oddawał, niejako sprzedawał tę kobietę człowiekowi, któremu z mocy prawa ona się nie należała. Było to tak zwane prawo lewiratu, a obrzęd sandałem zwany był chelica. I tutaj pojawia się Chrystus oraz Jan Chrzciciel. Jan mówi, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Chrystusa. To znaczy, że Chrystus swoją misją nie odda tych, których potem odkupił poprzez krew i cierpienie na krzyż. Oznacza to, że jesteśmy w tak ścisłym związku między Bogiem Chrystusem a ludźmi, iż należymy do Niego, jak mąż należy do żony, a żona do męża. Wydawałoby się banalne, nawet niezauważone stwierdzenie dotyczące sandała jako części obuwia i rzemyka. A przecież w tej swojej symbolice mówi aż nadto. Przyjdzie Mesjasz, nie będzie oddawał ludu, który odkupi nikomu, bo ten lud stanie się jego własnością. Dlatego z taką nadzieją jest oczekiwany i upragniony. Chcemy więc w tym adwencie rozejrzeć się również wokół siebie i dostrzec ludzi, którzy są spragnieni ducha. Bo adwent to pragnienie duchowego rozwoju. Bo adwent to chęć nasycenia się tą obietnicą, która daje nam poczucie tego, iż będziemy zbawieni. Nie da się zaprzeczyć, że żyjemy dzisiaj w trudnym świecie. W świecie, który słyszy to jedno wołanie, Panie przyjdź, ale jednocześnie jest światem toksycznym, światem gromadzącym, a nie chcącym dać. Światem, który jest zaborczy, który nie postrzega drugiego człowieka jako bliźnie. I tutaj, bo Chrystus pojawia się jako spełnienie naszych pragnień i wewnętrznego marzenia. Jeżeli nie wołamy w tym adwencie, Panie przyjdź, to albo nie wierzymy w Jego przyjście, albo nie zdajemy sobie sprawy z naszej nędzy, że bez Chrystusa Jego odpowiedzi na pytanie o sens życia nie otrzymamy żadnego
konkretnego i dającego nam nadzieję rozwiązania. I wtedy popadamy w rozpacz i żyjemy już tylko w śmierci. W opowieściach Hasydów rabin Henoch powiedział tak o niewoli żydowskiej. Prawdziwa niewola Izraela w Egipcie polegała na tym, że nauczyli się ją zachowywać. Nie możemy być wewnętrznie zniewoleni i zachowywać tę małość życia, która pozwala nam tylko egzystować. Być człowiekiem Adwentu to nie zgodzić się na teraźniejszość, to otworzyć się na oczekiwanie, to być człowiekiem, który ciągle jest niezadowolony z siebie. Leopold Staff pisał przed laty: czytam historię i widzę, coś zrobił przez tysiąclecia człowiecze. Zabijałeś, mordowałeś i wciąż przemyśliwasz, jakby to robić lepiej. Zastanawiam się, czyż godzien jest, aby się pisać przez wielkie ce. I to jest niestety prawdą. Człowiek w Adwencie musi uczynić ów rachunek sumienia, aby zastanowić się, czy godzien jest pisać przez wielkie ce. Moi drodzy, to oczekiwanie na przyjście Pana zakończmy słowami modlitwy, którą odmawiał święty Efrem. Mistrzu i Panie mego życia, oddał ode mnie ducha lenistwa, rozproszenia, chęci górowania nad innymi i próżnego gadania. Udziel Twemu słudze ducha wstrzemięźliwości i pokoju, ducha cierpliwości i miłości. Panie mój i Królu, daj mi zobaczyć własne błędy, a nigdy nie sądzić mego brata. Bądź błogosławiony, mój Panie, bowiem Adwent mego życia jest czasem zbliżania się do Ciebie. O to Cię proszę, Panie, przez wszystkie wieki. Dziękuję. Zrozumieć, jak trudnym jest być człowiekiem Adwentu. I niech przyświeca nam to powiedzenie Bernarda Shaw, który powiedział: trzymaj się czysto i przytomnie. Jesteś oknem, przez które musisz oglądać świat. Jeżeli będziemy myśleli o naszej wewnętrznej czystości, bo jesteśmy oknem, przez które mamy oglądać świat, wtedy możemy dobrze przygotować się na przyjście Pana. Amen.